opowieść o Giszu. Dobrze, teraz przechodzimy do wykładu naszej prelegentki z Czech, Jana Koźnarowa. Przed wami tutaj. Ja może kilka zdań przeczytam z kartki, tak żeby coś tutaj nie przeoczyć, bo ważne rzeczy mam napisane o Janie. Jana rozpoczęła pracę dla Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Żywnościowych we wrześniu 2017 i razem z kolegami koordynuje inicjatywy żywnościowe związane z RWS-ami. Organizuje warsztaty i konsultacje, mapuje rolników i grupy RWS oraz edukuje dzieci i dorosłych. Zarządza również europejskim projektem Solid Base Erasmus dla Czech. Tam wraz z kolegami z Węgier, Niemiec, Belgii, Austrii, Polski tworzone są modele finansowej samowystarczalności i stabilności dla rolników i koordynatorów RWS-u. Pracuje również jako audytorka i konsultantka w międzynarodowym projekcie EcoSchool oraz organizacji COCOSA, która skupia się na ogrodach społecznościowych, kompostowaniu w mieście i wermikompostowaniu. Jest aktywną członkinią jednego z praskich RWS. Zapraszam. Dobrý podvečer a děkuji za pozvání. Já to s vám všechno máš. Dobrý večer, děkuji za zaproszenie. My jsme se rozhodli, že budeme mluvit v češtině, protože jsem tady našla spojence v Martě, která studovala češtinu. Więc jakby zorientowałyśmy się, że ja jeszcze trochę pamiętam czeskiego i spróbuję tłumaczyć po czesku. Dlatego jest wystąpienie po czesku. Tak to bude zajímavější. Děkuji tedy ještě jednou za pozvání a já budu povídat o jedné z organizací, pro kterou pracuji, která se jmenuje Asociace místních lokálních iniciativ a potravinových systémů. Więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i będę mówiła o jednej z organizacji, w której pracuję. To się nazywa Stowarzyszenie Miejskich Inicjatyw Żywnościowych. Przedem bych chciała říct o naszym posłaniu, nebo o tom, proč vlastně tato organizace vznikla před 5 lety. A je to hlavně proto, aby jsme prosazovali hodnoty a podporovali blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí. A to prostřednictvím rozvoje místních potravinových systémů České republice. Więc chciałabym najpierw powiedzieć o właśnie misji naszej organizacji, która powstała 5 lat temu. I misją organizacji jest wspieranie bliskich relacji między ludźmi i właśnie ziemią, na której oni żyją. Poprzez rozwój lokalnych systemów żywności w Czechach, w wszystkiej republice. A jak jsme se už, nebo jak jsem se s vámi bavila už od včerejšího odpoledne, tak jsem sbírala informace o tom, jak to funguje tady u vás v Polsku. A vlastně teprve až tentokrát jsem zjistila, že u vás nefunguje úplně tak, jako u nás. To znamená, že tady moc nefungují komunitou podporované zemědělství, ale kooperativy. Więc od rana się przysłuchuję i od wczoraj, kiedy tu jestem, temu, jak to u was funkcjonuje. I zorientowałam się, że u was to bardziej funkcjonuje jak kooperatywy, a u nas to bardziej funkcjonuje bliżej RWS-ów. I to jest ta różnica. A i gdyż już o RWS-u mówiła Monika, tak i tak já bych chtěla říct, jak to funguje u nás a jaký model jsme vlastně my převzali z zahraničí a aplikovali ho u nás v České republice. Więc tak jak už Monika mluvila včasně o tom, jak RWS-y funkcionují v Polsce, to tak tutaj chciałaby Jana odpowiedzieć, jak to funkcjonuje v České republice i jak oni się zainspirovali tymi międzynarodowymi ruchami RWS-owymi. So I need big help from you. It's nice. Okay, so kdo jsme? We are a group of people which have the
Which we are working through our Okay. jesteśmy grupą ludzi. Tak jsme skupina lidí, kteří máme stejnou věc společnou, a to je, že pracujeme skrz naše srdce, jsme takový srdcaři. No więc kim my jesteśmy? Jesteśmy taką grupą ludzi, którą łączy to, że pracujemy z naszego serca. A co děláme? Co robimy? Děláme s láskou. A pracujemy z miłością. Dali jsme si po poslední rok jsme hodně pracovali na našich strategických plánech. V ostatním roku dużo opracovaliśmy naše plány strategiczne. A vymysleli jsme, nebo zaškatulkovali, tři pilíře. I ustaliśmy takie trzy filary, które budujemy w naszej organizacji. A protože chceme hlavně mít zdravou zemědělskou krajinu a živou půdu. I dlatego, že chceme mít jakby taką zdrową wieś i żywą ziemię. Tak chceme, aby i my jsme měli zdravý pohled na život. No i chcielibyśmy mieć też jakby zdrowe poglądy na życie. A tak našimi prvními klienty nebo spolupracovníky jsou děti. I właśnie dlatego pierwszymi naszymi klientami i współpracownikami są dzieci. Takže máme komunitní zahradu, na které máme mateřskou školku. Więc mamy taki ogród społecznościowy, na którym mamy przedszkole. Je to taková lesní školka. Tak, leśne przedszkole takie. Protože na komunitní zahradě máme, jak pěstujeme zeleninu, tak tam máme ovečky. No, w tym naszym ogródku hodujemy zielonijne warzywa, ale mamy też owieczki. A pszczoły. I pszczoły. A koćki. I koty. Tak. A to, co děláme, nazýváme v České republice environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. I to, co robimy, to nazywamy w Czeskiej Republice takim... Environmentalnym wzdelawaniem. No to są takie programy... To jest po prostu takie programy edukacji środowiskowej, ekologicznej. A je to propojeno z szkolskim wzdelawacim systemem poslední 3 roky. Jest to jakby połączone z takim systemem edukacji publicznej w ostatnich 3 latach, która w podstawówce. A tak děláme terénní programy vzdělávací pro děti, jak ty nejmenší, tak na těch základních středních školách a i pro univerzity, třeba zemědělské. No więc te programy, które mamy, one jakby są skierowane zarówno do tych najmniejszych dzieci, w przedszkolów, w szkole podstawowej, w jakichś tam licach, technikach i też właśnie w tych szkołach zawodowych rolniczych. To je ta komunitní zahrada. Já jsem neřekla ještě, kde žijí. Je to město Praha, takže je to městská komunitní zahrada. A jak vidíte, tak popředí jsou ovce a vzadu už jsou auta, věže, domy, paneláky. No więc jakby nie powiedziała najpierw, gdzie to jest, to ogród społecznościowy się mieści w Pradze i widzicie, że z przodu są owce, a z tyłu już są właśnie drogi, bloki i, no i ogólnie miasto. Wierzchowce. A protože Praha je hodně zelená, tak jsou tam místa, kde můžeme zakládat takovéhle komunitní zahrady. A tohle je bývalá vinice ze 14. století s Karlem IV., který tam založil vinice, protože je to takový viniční svah. A potom tam byla zahrádkářská kolonie a teďka je tam komunitní zahrada. Przez to, že Praha je zdzielonym miejscem bardzo, to jest to możliwe. To miejsce, gdzie jest ten ogród społecznościowy, to była winnica jeszcze przez Karola IV założona w XIV stuleciu. Założona i potem tam, no i przez to ona jest taka tarasowa, ta struktura tego ogrodu. Tak a máme tam dokonce i kompostovací toaletu, tak tady máme krásný výhled i skrz to srdce. A všichni zrozumějí, že tam toaleta kompostová je přes to srdnuško, které tu vidíte, taky vlastně je z té toalety. Tak a dalším pilířem jsou spokojení biozemědělci. A kolejným
filarem tej naszej działalności są właśnie tacy ekologiczni rolnicy, czy tam powiedzmy spokojni działacze na ziemi. Happy farmers. No szczęśliwi. Oh. Happy organic farmers. Tak. Szczęśliwi rolnicy ekologiczni. Tak a protože v rámci RWS spolupráce mezi zemědělci, tak jsme se dostali do užšího kontaktu s nimi a oni s námi spolupracují na dalších projektech, třeba i zahraničních, kdy my je vysíláme někam do zahraničí vlastně sbírat taky inspiraci a i tu inspiraci dávat. No i właśnie przez to, że współtworzymy te modele RWS-owe, myśmy się z nimi zaprzyjaźnili na tyle, że w tym momencie jesteśmy w bliższych kontaktach w ramach naszych projektów i my ich czasami wysyłamy gdzieś, żeby na jakieś warsztaty za granicę, nawet żeby się inspirowali tym, jakie tam są techniki stosowane, no i potem do nas wracają i się dzielą tym. Tak, a dalszym pilierzem, tym, który się najwięcej zabijam ja, jest dobre jídlo je všude, a ne RWS. I kolejnym filarem, tym trzecim, którym najbardziej się Jana też zajmuje, jest to takie podejście, że dobre jedzenie jest wszędzie, a nie tylko w tych RWS-ach, bo to jest skrót od KPZ, to jest KPZ. Mhm. Komunitą podporowane zemědělství. Tak to, to jak po czesku to brzmi, RWS. Tak a teď, protože trošku jsem si změnila prezentaci, aby jsem řekla, jak vlastně, jaký model my máme úplně podrobně a jaké, na jakých principech spolupracujeme s komunitou a se zemědělci. Więc tak przygotowałam tą prezentację, żeby wam powiedzieć, jak u nas ten model RWS-u funkcjonuje i jak my współpracujemy z rolnikami. Tak tohle je jeden z prvních zemědělců, kteří se před 10 lety, kdy byla založena první RWS-ka u nás v České republice, tak tohle je ten zemědělec a ten vlastně nejen podporuje tu myšlenku a říká, že komunitou podporované zemědělství je vztah mezi lidmi, kteří vychutnávají kvalitní potraviny a lidmi, kteří ho mohou takové potraviny pěstovat. Ten tutaj rolnik, którego widzicie, jest jednym z pierwszych rolników, który właśnie zaangażował się w te RWS-y w Czeskiej Republice sprzed 10 lat. No i to, jak on mówi o tym, czym są właśnie RWS-y, to jest taka relacja pomiędzy ludźmi, którzy poszukują właśnie wysokiej jakości żywności, jedzenia, a tymi ludźmi, którzy są w stanie taką żywność wyprodukować, wytworzyć. Tak a teď ještě, než řeknu ty principy, tak tu definici už zmínila Monika tady, ale ještě chci říct, že my jsme vlastně převzali ten model od organizace Mezinárodní sítě Urgency a všechny ty principy, které vám teďka řeknu, jsme se snažili, nebo to komunitou podporované zemědělství je vlastně dodržuje. Więc jakby chciałabym teraz powiedzieć, bo ja nagle chciałam teraz powiedzieć trochę o tych wartościach, na których oni opierają swoje RWS-y i one są oparte o tym, o czym mówiła też Monika wcześniej, o tym, co Urgency, ta sieć RWS-ów międzynarodowa, sugeruje jako te zasady, które w RWS-ach powinny obowiązywać i tutaj Jana powie, jak to w Czechach wygląda. Tak ten základ je, že tam ten přímý partnerský vztah, sdílení rizika během sezóny a principy hospodaření pro ty malé farmáře v rámci agroekologické cesty. Więc to, co jest ważne, że to jakby w ramach tego modelu istotne jest dzielenie ryzyka pomiędzy rolnikami, właśnie rolniczkami, i że to dotyczy jakby ten taki model jest możliwy tylko z rolnikami, rolniczkami, którzy stosują w swoim podejściu metody agroekologiczne i to są zazwyczaj małe gospodarstwa rolne. Mhm. Tak jeden z tych principów jest partnerstwo a důvěra. Jedną z tych zasad jest partnerstwo i zaufanie. Jeszcze bym chciała powiedzieć, że właśnie każdy odběratel se píše smlouvu se zemědělcem, kde si potvrdí ty hodnoty, na kterých se dohodnou. Nejen na těch hodnotách, ale i na ceně a na tom, jak bude ta organizace během celé sezóny. No więc jakby každá osoba, která vchodí do takého RWS jako odběrce,
podpisuje z farmerem, z rolnikiem umowę o tym, jak właśnie na jakiej zasadzie będzie tą żywność od tego rolnika uzyskiwać, jaką kwotę za to zapłaci, jaką ilość tej żywności dostanie. Další princip je podpora místní ekonomiky, kdy skupina odběratelů podporuje svého zemědělce a tím i ekonomiku regionu. No, kolejną zasadą jest to, że właśnie taka grupa osób, które chcą odbierać, pracować w ramach, korzystać z RWS-u, tworzyć RWS, ona wspiera lokalnych producentów. Tak další princip je solidarita a je to o tom, že vlastně ti odběratelé platí tomu zemědělci celou sezónu. A někdy je to ve dvou splátkách, někdy je to najednou. Kolejną zasadą jest solidarność w takim sensie, że odbiorcy płacą rolnikowi całą kwotę za sezon i mogą to zapłacić w dwóch ratach albo jednorazowo, jeśli chcą. Tak, płacą to z góry, to jest. A pak je tam ten princip agroekologie, to znamená, že chceme mít tu zemědělskou zdravou krajinu a tak nechceme dělat výjimky a chceme se zaměřit na ekologické zemědělce, buď certifikované, anebo ty, které třeba skupiny známe a oni nemají certifikát, ale pěstují ekologicky a třeba jsou na cestě k nějakému certifikátu, i třeba alternativnímu. No więc jakby to jest też ważną zasadą, że ci rolnicy muszą stosować podejście agroekologiczne i być albo właśnie certyfikowanymi ekologicznymi rolnikami, albo w procesie konwersji, albo zaufanymi rolnikami, co do których wiemy, że oni stosują metody agroekologiczne. Tak a další ještě věc, která se týká, nebo která souvisí s našima RWS-kama, je, že máme platformu, máme mapu a v té mapě jsou vyznačeny, tam jsou ty ikonky. Więc kolejną taką rzeczą jest to, że w tej naszej organizacji, w tej naszej sieci RWS-ów mamy taką mapę, którą tutaj widzicie i tam są takie przyciski, takie ikonki, które możecie zobaczyć. A tam se můžou propojovat zemědělci s odběratelema. A je to tak, že v té mapě jsou vyznačeny RWS-ky, které fungují, potom, ano. Tak na tej mapie ona służy temu, że mogą się połączyć ze sobą właśnie odbiorcy z rolnikami. I tam są takie, jakby to, co tam jest na tej mapie zaznaczone, tymi różnymi ikonami, to są RWS-y, które funkcjonują. Potom odbieratele, którzy chcieli najść swojego zemědělce, tak tam muszą dać taki point. Odbiorcy, którzy chcieliby znaleźć rolnika takiego, żeby właśnie od niego kupić, też mogą się oznaczyć na tej mapie po prostu. Ale i zemědělec, który hledá odbiór właśnie swoich produktów. Ale także farmerzy, którzy na przykład mają jakieś produkty i szukają odbiorców, też mogą się tam oznaczyć. A już mamy skuśność, że się stało, że się między sobą propojili dzięki tej mapie. A już mamy takie doświadczenie, że się ludzie rzeczywiście ze sobą połączyli dzięki tej mapie, odbiorcy z rolnikami. Tak a teďka jenom chci ještě říct, že teďka se zabýváme teda, nebo hodně se zaměřujeme na téma agroekologie v naší organizaci a taky na síťování neboli společenství KPZ, založení nějaké umbrely, protože my nejsme síť ještě, taková pravidla jsme si nestanovila. Więc to na czym się teraz skupiamy, to jest z jednej strony właśnie agroekologia, ale z drugiej strony próbujemy budować taką parasolową sieć, bo jeszcze w tym momencie w zasadzie nie mamy tej parasolowej sieci w całych szerach. A to hlavně proto, protože většina našich příjmů přichází z různých projektů, jak od městských projektů, tak i z evropských. A to dlatego, że większość naszych środków na nasze funkcjonowanie pochodzi z różnych źródeł, zarówno z naszych jakichś miejskich środków, z Pragi właśnie, albo z Unii Europejskiej. A tak już to nie idzie. A to już nie da. Jest to hodně práce, chcemy się věnovat i tomu vytvářet a vůbec spravovat mapu, na to nejsou třeba peníze, byly jenom když začala zase na další věci kolem RWS-ek.
No i to już tak nie jesteśmy w stanie funkcjonować w takim trybie projektowym właśnie, bo były pieniądze tylko na przykład na tą mapę na początku, a teraz już nie ma ich i nie jesteśmy w stanie pracować za darmo, po prostu nie chcemy tak pracować. Tak chcemy wzbudzić zájem i u odběratelů a u farmářů, aby začali být aktivní a začali vytvářet, aby se začala vytvářet vlastně ze spoda zájem a vytvoření nějakého společenství, kam budou moci mít přístup vlastně lidi, kteří mají o tyhle potravinové systémy zájem. No i teraz próbujemy tak to zorganizować, żeby zachęcić zarówno rolników, jak i odbiorców do tego, żeby jednak oni się mocniej zaangażowali w ogóle w proces tworzenia RWS-ów, żebyśmy my nie musieli tego cały czas animować i no, żeby oni się po prostu tu też zaczęli troszczyć. A teď jenom krátce k jednomu takovému aktuálnímu projektu, který vlastně je na 2 roky a je to o vzdělávání a o finančních udržitelných nějakých systémech vlastně řízení jak pro farmáře, tak pro RWS-ky. No i teraz właśnie jesteśmy w toku realizacji takiego 2-letniego projektu, który jest skierowany do właśnie ludzi pracujących, odbiorców w RWS-ach, ale też dla farmerów, który dotyczy tak właśnie budowania systemów. Znaczy w tym projekcie oni uczą tę jedną i drugą grupę, jak budować takie systemy, jak zarządzać nimi i w jaki sposób je tak tworzyć, żeby były skuteczne i stabilne. Tak a samozřejmě stejně jako Monika povídala o aktivitách, které budou realizované tento rok v projektu Be Part of CSA, CSA Act, tak tenhle projekt už máme taky za sebou, teďka už je druhý běh. A stejně jako tam, tak my máme taky 4 vlastně nějaké vzdělávací moduly, které se pak dál budou moct používat zase v nějaké rozvoji vlastně KPZ-ek, pomoc koordinátorům KPZ-ek a farmářům. Tak jak Monika powiedziała wcześniej, ten CS Act, tak, ten CS Act, ten projekt, oni już jedną edycję mają za sobą i teraz są już jakby w toku jest druga edycja tego projektu, o ile tutaj rozumiem. No i właśnie w ramach tego oni teraz będą mieli w tym projekcie takie 4 moduły, które tutaj za chwilę on opisze. Tak, jenom to jest taka info. A można jeszcze, co si myslím, że najdôležitejsze, nebo jsme zjistili, że je finanční gramotnost. A to jak pro to, když chce někdo koordinovat RWS-ku, nebo to, že chce vlastně dělat si nějaký... Protože je to taková malá organizace, když se organizuje RWS-ka. No, zauważyliśmy, že vlastně stvoření RWS-u to je trochu jak stvoření organizace. To je taková malá organizace. Tak je důležité se zaměřit i na plánování vlastně financí a business planning. Dlatego ważne jest, żeby tworząc go umieć tworzyć biznes plany i w ogóle planować finansowanie. Protośmy zjistili, że spousta malých farmářů si vlastně nezapočítává do ceny svého produktu vůbec ty jednotlivé kroky. No i zauważyliśmy, że właśnie z wielu farmerów zupełnie jakby ma problemy z tym, żeby czasami w tym, do tej faktycznej ceny produktu doliczyć koszty, które są tam potrzebne. Tak a neděláme to sami, ale i spolupracujeme s dalšíma organizacemi. Jedna z nich třeba se zabývá Probioliga, ta se zabývá vlastně tím, že propaguje ekologické zemědělství v Čechách a třeba i tím, že spolupracuje s univerzitama, kteří dělají gastro a vaří, jsou to kuchaři číšníci. Więc jakby nie działamy w tych kierunkach, o których opisywałam sami, współpracujemy z różnymi organizacjami, w tym między innymi z tą Probioliga, która jakby promuje rolnictwo ekologiczne i już zgubiłam sobie. Trzeba na szkołach z gastrem. Tak, i pracuje właśnie z kucharzami w szkołach gastronomicznych, żeby tam jakby promować jakby produkty ekologiczne przy nich. Nadace pro půdu, která se snaží vykupovat půdu, která je v ekologickém zemědělství, třeba od farmářů, kteří už nemají následovníky a oni vlastně deklarují, že s tou půdou se nic nestane
a je možnost ji pronajmout vlastně mladým farmářům nebo někomu, kdo chce hospodařit. Kolejná organizace je organizace nadace To jest po prostu stowarzyszenie dla gleby, dla ziemi i ono tak działa, że skupuje ziemię od rolników ekologicznych, którzy na przykład mają już jakby postarzeli się albo w ogóle nie są w stanie całego swojego pola ekologicznie uprawiać, ale mają dobrą ekologiczną, wiele lat prowadzoną glebę i tak, żeby zabezpieczyć tą glebę przed, tą ziemię przed jakby albo wykupieniem przez deweloperów, albo przed właśnie jakimś konwencjonalnym rolnictwem tam, to oni, ta organizacja skupuje tą ziemię i... I może ją sprzedawać, jakby udostępniać osobom, które chcą uprawiać ekologicznie, jakimś młodym, nowym osobom. Ale oni nejsou vyzemědělci noví. Ale jich nemá. Takže my ještě v tom spokojení zemědělci se snažíme spolupracovat s těma našima stěženíma farmářema. Więc oni... Že se snažíme propojit tu nadaci pro půdu s naším projektem Więc jakby oni tutaj organizacja, w której ja pracuję, próbują właśnie połączyć tą jakby działalność tej organizacji tą nadacę pro půdu z tymi rolnikami, którzy w ramach tej RWS-u, które oni tworzą i tworzą takie farmy, inkubatory farmy, coś w tym stylu. I tak, i uczą właśnie, bo tak jak powiedziałem, nie ma, po prostu ta ziemia jest, ale nie ma ludzi, którzy by mieli ją uprawiać, więc oni jakby pomagają osobom, które chcą to potencjalnie uprawiać, ale nie potrafią nauczyć się w takich inkubatorach rolniczych. Tak, pytamy się nieco? To je jenom taková informace, kde můžete najít na webových stránkách asociace AMPI, to je ta organizace. KPZ Info je web, kde KPZ, to je RWSK, informace, a adresář farmářů, to je ta mapa. Tutaj możecie zobaczyć różne strony, na których znajdziecie informacje, o których mówiłam. Tutaj jest ta organizacja, która z tymi gastronomicznymi szkołami, ta pierwsza pracuje, ta druga to jest w ogóle o RWS-ach w Czechach, a trzecia to jest tam, gdzie znajdziecie tą mapę, gdzie łączą się rolnicy z odbiorcami. A tady jeszcze taková poslední věta od jednoho farmáře. Jsou to farmáři z Kanady, u kterého jeden z našich zemědělců byl na woofingu a inspiroval se a přivez si ten jejich systém k nám do Čech. I tutaj jeszcze jest taka sentencja kanadyjskiego rolnika, u którego praktykował jeden z naszych rolników w Czechach. No i potem jakby u niego się uczył w Kanadzie, a przyjechał do Czech potem. A minulý týden nás přijel navštívit a udělali jsme s nimi takovou přednášku a byla to taková hezká akce, kdy oni vyprávěli o RWS-kách, ty mají zkušenost 25 let pro odběratele, kterých je 200. No i właśnie ten Kanadyjczyk, ten farmer z Kanady przyjechał do Czech i tam jakby głosił wykład i że to była wielka, bardzo przyjemnie słuchać o takich RWS-ach w Kanadzie, w których właśnie one funkcjonują 25 lat i mają 200, tak. W 2013 roku to jest już kiedy coś się zaczęło. Trzeba było utworzyć. Tak, trzeba było tam nanieść kompostu, oczywiście nawieść to, stworzyć grządki, no, żeby cokolwiek tam mogło urosnąć. A tady samozřejmě už začalo plánování, kde se to bude pěstovat. A tutaj już się zaczęło planowanie, gdzie to będzie posiane, posadzone. Każdy rok samozřejmě się to musi toczyć. Każdego roku to się oczywiście zmienia. A tym základem jest komunita, to znaczy společné setkávání a společná dělba práce na poli. No, że z racji, że to jest właśnie prowadzone przez grupę, to oznacza też, że to jest wspólne spotykanie się i wspólne wykonywanie pracy w polu. To jest tak.
Společná harvest. Spolné sběry, spolné živa. Společné komunitní akce jako osazování. Spolné akce také jak sazení, větší akce, co se vydaří. A tady vidíte, že už to začíná vypadat líp. A tu už vidíte, že to začíná lépe vypadat. A minulý rok, protože poslední dva roky bylo sucho, tak samozřejmě komunita se dohodla, že si zavede přímou kapenkovou závlahu. A v zeszłym roku, ponieważ była susza, to społeczność się zdecydowała zamontować taki system nawadniania kropelkowego. A takhle już wyglądają tak zwane podíly? A w ten sposób już wyglądają tak zwane właśnie przydziały, to co już udało się nazbierać. A ja jestem członem już trzecim rokiem, a takhle wypada moja středa, gdy przyjdę do jednej zahradní restaurace, kam se vlastně přiveze pod přístřešek zelenina. A już jestem członkinią tego RWS-u 3 lata i w ten sposób wygląda taka karteczka, jak przyjadę po odbiór takiej zieleniny, czy tego, co nam się udaje, tych warzyw, które nam się udaje wyprodukować. A ja właśnie sama si musím to zeleninu nabrat do swojego batohu a do swojej taśki. A jenom chcę jeszcze říct tady tomu, że tenhle systém nemá každá RWSka u nás v Čechách. No i to vypadá tak, že jak přijdu do takého punktu odběru, to musím sama sobě to všechno vyvážit według toho, co mám podané na listě, i nemohu toho vzít, ale to nevypadá tak v každém RWSe v Čechách. Protože dalším modelem je třeba RWSka, která je založena farmářem. Dlatego, że częstszy model, że innym z modeli jest taki, gdzie jakby inicjatorem w RWS jest farmer, rolnik. A tam trzeba farmarzy przyprawują tak zwane bedinki z zeleniną, gdy już się wszystko dogromady dane. No a tam właśnie ci rolnicy że robią paczki tak zwane, gdzie wszystko już jest pozbierane. A my jsme se rozhodli, že budeme touhle cestou, aby ti, co jsou členové a přišli třeba později, protože teď má ta KPZ-ka 35 podílů každý týden. A my jsme tak postanovili, že vlastně každý sobě to rozdělá, dlatego, že každá z těch 35 osob, tak aby když už nejsou členy toho sdružení a nechodí na to pole taky pracovat, tak aby aspoň měli nějaký kontakt s tou zeleninou a aby si ušpinili ruce. I dla tych osób, które nie mają już kontaktu, na przykład są członkami tego RWS-u, ale nie mają kontaktu, nie pracują bezpośrednio z ziemią, żeby chociaż mieli taką możliwość, żeby sobie troszeczkę ubrudzić ręce tą ziemią, żeby wejść z nią w kontakt, żeby nie tracić tego kontaktu. Jest taka zdzielawanie, a reakcje są samozřejmě niekomfortni i komfortni. To jest takie trochę wyzwanie, a reakcje są, no, wiadomo, komfortowe i niekomfortowe. Niektórzy to lubią, niektórzy nie. Ale musím říct, že když pak vidím ty lidi, jak si prohlížejí ty ruce, které jsou špinavé, a teď přemýšlejí, co s nima udělají, tak vždycky si myslím na to, že ta půda jim něco říká. A tak si myslíme, že jak ti lidé už mají ty ruce brudné, tak si na ně patří, jakby jak oni jsou vlastně ubrudzené, to přinajmě my tak věříme, že ona, ta země, ta gleba jim coś mluví přes to, že oni jsou v kontaktu s ní. Tak takhle vypadá to místo. Tak vypadá to místo. Takhle vypadají podíly. Tak vypadá podíl, či například tak to, co ten předěl, který se komu náleží. Většinou tohle je začátek, nebo takový červen. To je lipiec. Jun, je. A pomalu se to rozrůstá a je to kolem průměrně 5 kg zeleniny. I to jakby rośnie wraz z sezonem, ale też z rozwojem tego RWS-u i to jest około 5 kg warzyw w tym momencie, tygodniowo. A pro przykład z necelého hektaru se minulý rok vlastně vypěstovalo 6 tun zeleniny. A w zeszłym roku z niecałego hektara udało im się zebrać 6 ton warzyw. A samozřejmě teďka v lednu jsme měli schůzi a bavili jsme se o tom, jestli budeme chtít víc podílníků, že bychom stoupili na 40. My teraz mieliśmy v lutym spotkanie i się zastanawialiśmy, czy chceme mieć więcej odbiorców, żebyśmy ich zwiększyli liczbę do 40. Řekli jsme si, že ne, protože chceme mít ty principy
té agroekologie, to znamená, že nechceme tu půdu víc vytěžovat, než by nám mohla sama dát. Ale powiedzieliśmy, że nie, bo właśnie chcemy jakby podążać tymi agroekologicznymi zasadami i po prostu uznaliśmy, że ta ziemia, żeby nie chcemy z niej brać więcej niż to, co ona nam chce dać, bez jakby nadwyrężania jej. To jest taka legracja z dystrybucji. To jest taki żarcik z dystrybucji. To je Jan Valeška, je ten medvěd, to je ten člověk, co přinesl KPZ-ky, RWS-ky do České republiky. Jan Valeška. To jest Jan Valeška, to jest ten člověk właśnie, który te 10 lat temu przyniósł i te RWS-ky. Mój szef. Szef Jan. A tady samozřejmě jenom příklad toho, jak se získávají členové nebo nějaké informační letáky, protože to je taky častá otázka lidí, kteří přichází na naše semináře, jak máme udělat ten movement. No, więc jakby to jest przykład takiej ulotki, gdzie jakby ją rozdajemy ludziom, którzy przychodzą na spotkania z nami i się pytają, jak w ogóle można zrobić takiego RWS-a, taki RWS. A jeszcze jsem zapomniała říct, że właśnie każdy ten člen pracuje na poli, řekne si, kolik hodin tam bude pracovat, podle toho se mu snižuje částka, kterou bude pracovat. Jeszcze nie powiedziałam, kterou bude platit za podíl. Jeszcze nie powiedziałam, że każdy z członków, członki RWS-u może jakby pracować w tym RWS-ie i może, ale nie musi, bo jeżeli pracuje, to po prostu obniża mu się jakby koszt zakupu tych warzyw, a może też nie pracować i wtedy ma droższe ceny za te warzywa. A trzeba teďka są ti členi, kteří z začátku založili, tak teďka odešli ze své práce, rozhodli se, že budou dělat něco smysluplnějšího a dva dny v týdnu pracují tady na zahradě a pak začali dělat něco jako freelancers ve svém oboru, co je baví. Więc jakby te osoby, które na przykład zakładały ten RWS, to już teraz jakby te, które najwięcej pracowały, w tym momencie odeszły i czasami pracują tylko dwa dni tam, ale i zajmują się jakoś, to pracują jakoś inaczej, freelancingiem. Jeden je grafik, dělají práci, kterou jako je jejich zábava, že vlastně se rozhodli, že budou na svůj vlastní noze. Ale to na začátku nepracovali? Ne, nepracovali. Oni byli normální kusy v práci. Pak je to chytlo, tak se přeměnili na zahradníky a na volném čase se rozhodli, že budou pracovat na peníze, jak to zajedat. Dobra, to już to jest na odwrót. Oni byli najpierw na przykład freelancerami, jak przystępowali do tego RWS-u i tam tylko pracowali sobie dwa dni, ale ich to bardzo wciągnęło i zmienili proporcje teraz, że pracują bardzo dużo w tym na polu, ale tylko dorabiają sobie właśnie tym, co wcześniej było ich źródłem utrzymania. Tak jo. A ponieważ już čas skončil, już nie będę moc powiedzieć, tak jestem tady aż do zítřka, także pokud mam jakąś otázku na mnie, tak i rada zodpowiem. Dlatego, że już czas mi się skończył i jakby powiedziałam już większość z tego, co chciałam powiedzieć, to będę tu jeszcze do jutra. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do mnie, to może mnie znaleźć i dziękuję Wam za prezentację. Dziękuję bardzo.